Mówi, że na Sercyjkępie bezpowrotnie rozebrany dom. Na Saskiej Kępie. Pojechał Devin, to jest wiadomo. Gdzieś pojechał. Czubek, no Czubek. Wszystko strać. Wszystko strać. Wszystko strać. Miał jeszcze w miarę dobrze, ale wszystko stracił, bo to przecież... A do przodu wyrywa głupie serce. A do przodu wyrywa głupie serce. Czubek leci do przodu. No i tu dziki koń leci do przodu. Bydło leci do przodu. Ja mówiłam ci, nie poradzisz sobie, nikt ci nie pomoże. To, co ci kto pomógł, to pomógł ci na krótką metę. To, co mógł z serca. A dalej to nie ma sensu, bo on wszystko marnotrawi, psuje. Po prostu trzeba go zamknąć. Zamknął go przecież... Jak nie do więzienia, to i tak to będzie za kratami. I tak, i se zmieniaj nazwisko imię. I to wszystko jest na krótką metę. A tam jeszcze Czubek, może inny Czubek tu pod drzwiami, pod bramą podglądać, czy ja tylko go, wiesz, nie przechowuję, tak jak hitlerowiec patrzył, czy Żyda w czasie wojny, co było, nie przechowuje. Tak samo i ten Czubek może zrobić. Ja tu jakiego dali. Przecież to nie o to chodzi, żeby go tu przechowywać. Nie o to chodzi. Że spożycie na przykład czerwonego wina ma bardzo korzystny wpływ i pomimo tego wina pić dużo, okazało się, też były pewnymi przekłamaniami, nieprawdziwymi wynikami badań, także takie artykuły, które jeszcze do niedawna były w takiej bazie medycznej, artykułów medycznych, zostały z tej bazy usunięte, ponieważ zostały przeprowadzone w sposób nierzetelny. Także myślę, że kwestia przemysłu i wyników badań no, ma istotne znaczenie. No, teraz na szczęście to się bardzo zmieniło, w jakiej etyka prowadzenia badań jest na znacznie wyższym poziomie. My jako osoby, lekarze, którzy korzystamy w tej chwili, mamy obowiązek prowadzenia leczenia pacjentów według tzw. evidence-based medicine, czyli medycyny opartej o fakty naukowe. Uczeni jesteśmy m.in. czytania artykułów medycznych, no ale zwracamy na przykład uwagę, kto sponsoruje badanie, kto za to badanie płaci, jak wyglądała kwestia przeprowadzenia tego badania. W tej chwili jest wręcz taki obowiązek, że są duże badania kliniczne, które mogą mieć istotny wpływ na sposób naszego leczenia, podejścia do pacjenta, to bardzo często one muszą być opublikowany projekt tego badania i jest możliwość wypowiedzenia się, prawda, publicznego, czy badanie jest dobrze zaprojektowane, czy w sposób zły. Te wszystkie badania kliniczne muszą być zarejestrowane w pewnych takich bazach programów klinicznych, które są publicznie dostępne i zawsze można sprawdzić, jak dane badanie było przeprowadzone i wyniki badań mają w tej chwili obowiązek być publikowane. Także miejmy nadzieję, że tego typu rzeczy się nie będą powtarzały i takie rzeczy nie będą zaskakiwały. Po prostu debil. I on to robi świadomie. On to robi tyle, ile miał nauki. Wczoraj wieczorem się ukazał. On to robi świadomie. Wszystkie te telefony sprzedaje do lombardu za 1/10. Nie ma zielonego pojęcia, że to jakiś dziad zabiera jemu te telefony i daje mu tylko 1/10. Takie mamy społeczeństwo dziadów katolickich, że jeden drugiego wykorzystuje. I bardzo chętnie przyjmie od niego telefon, da 1/10 ceny. Ktoś musi płacić, ale to już nawet nie o to chodzi. Ale on nie ma nic, już nie będzie miał. Czy myśli pani, że teraz, kiedy mamy zwiększoną tą przejrzystość tych badań i sposobu robienia tego badań, to da się wyeliminować wszystkie tego typu sprawy, że ktoś tam coś zasponsoruje? Myślę, że na pewno się wszystkiego nie da wyeliminować, bo historia nas uczy, że człowiek jest na tyle inteligentny, że czasami potrafi obejść jakieś przepisy, ale na pewno takich afer, nazwijmy to tak w cudzysłowie, na pewno będzie znacznie mniej właśnie ze względu na te, będzie coraz bardziej restrykcyjne przepisy przejrzystości, współpracy między światem naukowym a światem przemysłu. My sobie zdajemy sprawę z tego, że bez przemysłu tych badań naukowych nie będzie, bo to jest bardzo duże źródło, jeżeli chodzi o finansowanie badań naukowych, no ale chcemy, żeby te badania naukowe były przeprowadzane w sposób zgodny z zasadami prowadzenia badań naukowych. My zwykle prowadzimy takie badania i
mamy sponsorów, to chcemy, żeby było zagwarantowane, że każde wyniki, jakie osiągniemy, że będziemy mieli możliwość ich po prostu opublikowania. Christine Kearns z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, która jest jakby pierwszym autorem tej pracy, w zeszłym roku opublikowała w JAMA Internal Medicine, też znakomite czasopismo, tekst o tym, że w 1967 roku ta sama organizacja, która zasponsorowała badania, o których my teraz opowiadamy, czyli Sugar Research Foundation, zapłaciło ekwiwalent dzisiejszych $50,000 za przegląd artykułów dotyczących powiązań tłuszczu i cukru z chorobami serca, a zapłaciła trzem, żeby było ciekawe, naukowcom z Harvardu. I oni stworzyli taką pracę, która dowodziła, że tłuszcz jest znacznie gorszy niż cukier, jeśli chodzi o schorzenia chorób serca. Ta praca została w ogóle opublikowana w New England Journal of Medicine, kolejne znakomite czasopismo, i ogromne odcisnęła w ogóle piętno na to, co się potem działo w Stanach, nie tylko. I jak pani sądzi, czy w historii medycyny znanych jest więcej takich przypadków, że pojedyncza praca właściwie mogła, nie wiem, na kilka dziesięcioleci zaważyć na tym, jak wyglądają wytyczne, bo mówiliśmy tutaj dzisiaj, że przesuwa się tak, że cukier miał być tym dobrym produktem, tłuszcz był chłopcem do bicia, że to się teraz zmienia, ale czy rzeczywiście było tak, że były jeszcze takie inne przypadki, że jedna pojedyncza praca zaważyła na historii medycyny? Myślę, że tak, że są takie prace, ale ja bym akurat powiedziała o korzystnej pracy, bo nie tylko mamy takie jedne prace, które są niekorzystne, ja bym powiedziała o pracy bardzo korzystne. Ja akurat jestem diabetologiem i dla nas takim kamieniem milowym właściwie jest jedna praca przeprowadzona przez Diabetes Control and Complication Study. To było badanie przeprowadzone wieloośrodkowo, dobrze przeprowadzone badania w latach 80. Wyniki tego badania zostały opublikowane w roku 1993 i właściwie w tym momencie mamy nową erę w diabetologii. Tam udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że pacjenci z cukrzycą typu pierwszego, czyli tą cukrzycą, która od samego początku jest cukrzycą insulinozależną, jeżeli leczeni są w sposób tak zwany intensywny insulinoterapii, czyli dostają kilka zastrzyków dziennie, a nie jak dawniej leczyliśmy jednymi, dwoma zastrzykami, żyją dłużej, mają mniej powikłań dotyczących drobnych naczyń, dużych naczyń. To jest kamień milowy, to jest jedna praca, która ma olbrzymie cytowanie i na pewno zaważyła na współczesną diabetologię tych 24 lat i cały czas udowadniamy, że ta praca miała rację, że to jest bardzo ważny element, dobre wyrównanie metaboliczne cukrzycy, żeby nasi pacjenci żyli dłużej, a jest to możliwe dzięki intensywnej insulinoterapii. Oczywiście przez te 24 lata nasza metoda intensywnej insulinoterapii znacznie się zmieniła, mamy mniej objawów ubocznych, które były opisywane w tamtych badaniach, dzięki temu, że mamy postęp technologiczny dotyczący zarówno jak i rodzajów insulin, jak i metod podawania insuliny, ale ta praca jest cały czas prawdziwa i cały czas do tej pracy się odnosimy. Ja powiem uczciwie, że jak się mówi o powikłaniach w cukrzycy, to chyba większość profesorów, większość z nas, kiedy mamy wykłady, to na tą pracę wcześniej czy później gdzieś tam się powołamy. Także są takie prace, które są kamieniem milowym w medycynie i mają istotne znaczenie. Także mówię, również korzystne też takie ja rozumiem, prace, że ta praca stoi między innymi za całym tym ruchem, żeby pacjenci posiadali pompy insulinowe, które w dowolnych, tak? Między innymi, tylko że wtedy jeszcze nie było pomp insulinowych powszechnie. To była zupełnie inna metoda funkcjonalnej insulinoterapii, intensywnej insulinoterapii, która niestety ciągnęła za sobą większe ryzyko niedocukrzeń, prawda? I tam był duży problem z tym powikłaniem ostrym cukrzycy. Teraz dzięki temu mówię, że mamy nowsze metody leczenia, pompy insulinowe, systemy ciągłego monitorowania glikemii, które mamy nadzieję, że w końcu będą one są refundowane. Dzięki temu nie będziemy mieć hipoglikemii u naszych pacjentów. Ale mówię, to jest taki dowód na to, że bywają prace, które zmieniają nasze podejście do medycyny i to jest, mówię, praca, która odcisnęła piękno na wytycznych zaleceń wszystkich towarzystw diabetologicznych na świecie. Także na tą pracę zawsze ją się cytuję, kiedy piszemy nasze zalecenia. Mi mówię, że minęły 24 lata. Ja myślę, że 24 lata to wbrew pozorom jeszcze nie jest tak dużo, jeżeli praca jest fundamentalna. Wracając jednak do cukru, bo jednak dzisiaj ten cukier gdzieś tutaj u nas krąży. W pierwszej części żeśmy tak liznęły dosłownie przez moment tematu tego, że cukier cukrowy jest nierówny.
W tych badaniach, o których dzisiaj mówimy, te, które są przyczynkiem naszej rozmowy, sprawdzano działanie sacharozy. To jest taki cukier, który jest w cukiernicy. Ale dzisiaj w produktach spożywczych, to też jakby się pojawiło w naszej rozmowie, króluje syrop glukozowo-fruktozowy. Czym on się różni od zwykłego cukru? No wszyscy wiemy, jak wygląda nasza sacharoza. Właśnie tak jak pani redaktor tutaj mówi, to jest taki biały cukier, ewentualnie ten brązowy, to jest sacharoza. Natomiast syrop, jak samo słowo mówi, syrop glukozowo-fruktozowy, jest to ciecz. Jest to taki płyn, który właśnie składa się z fruktozy i składa się z glukozy. Tam mamy to mniej więcej pół na pół tego 55% glukozy, 42% fruktozy i on jest taką bezbarwną, jasnożółtą cieczą. On może być bez problemu, przez to, że już jest rozpuszczony, przez to jest bardzo łatwy do rozlewania, do dokładania do różnego rodzaju produktów, do transportu. Ma taką bardzo niską lepkość, nie ulega krystalizacji. No, jest bardzo stabilny mikrobiologicznie. Wszystko to powoduje, że jest bardzo chętnie używany przez przemysł spożywczy, znacznie częściej przez cukier i jest znacznie tańszy od tego cukru. My cukier sacharoza mamy przede wszystkim z buraków, prawda, mamy z trzciny cukrowej. Natomiast jeżeli chodzi o syrop glukozowo-fruktozowy, to głównym źródłem to jest kukurydza, ewentualnie jeszcze skrobia ziemniaczana. Także jest dużo tańszy, jeżeli chodzi o uzyskanie tego produktu, no, który jest, mówię, bardzo słodki, po co to gadać? Spożywczy, cukrowniczy w tej chwili. Ładnie powiedział ten cookies. Mówi się, że ładnie powiedział cookies, przejmie. Że dziady polskie znalazły sposób na życie. No wiesz, a to mieszkania pozawierali, a to pozawierali, przecież mieszkanie to całe życie ludzie pracują i gówno mają, prawda? Całe życie. To właśnie między tej budowy, bo sacharoza, która jest naszym cukrem biały, to jest dwucukier, prawda, glukozy i fruktozy, to trochę trwa czasu, zanim to się nam rozłoży w przewodzie pokarmowym, troszkę to inaczej jest metabolizowane, natomiast w tym syropie glukozowo-fruktozowym, gdzie to fruktoza już jest jakby osobno, to automatycznie jest łatwiej wchłaniana, za bezpośrednio jest metabolizowana dużo szybciej niż zwykła glukoza, z pominięcia takiego etapu glikolizy, ona jest wcześniej metabolizowana w wątrobie, no i niestety w tej wątrobie nadmiernej ilości w tej fruktozy, powodują taką zwiększoną odpowiedź, właśnie zwiększoną syntezę kwasów tłuszczowych, w tym trygicylidów. Także no, sam cukier nadmiar spożywanego cukru to również jest ta fruktoza, a tu jeszcze mamy czystą postać tej fruktozy. Tam od razu dajemy organizmowi fruktozę, co automatycznie powoduje, że i tych trygicylidów, i tych takich bardzo złych, o tej małej gęstości lipoprotein mamy po prostu w tej chwili więcej. Czyli rozumiem, że organizm jest szczęśliwy? No, niestety jest szczęśliwy pod tym względem, że jeszcze ta fruktoza będzie wpływała troszkę na nasz ośrodkowy układ nerwowy. Ona powoduje trochę zmniejszenie wydzielania leptyny. Leptyna to jest hormon sytości. A jeżeli tego leptyny nie mamy, to niestety nie jesteśmy syci, czyli mamy ochotę dalej jeść. Czyli w pewnym sensie tak bardzo pośrednio fruktoza również zwiększa nam apetyt. Także jak bardzo często jest tak, że jak wypijamy coś słodkiego, właśnie słodzonego tym syropem glukozowo-fruktozowym, to potem nam się chce więcej jeść. Także automatycznie to wszystko napędza nam apetyt. Także nie bezpośrednio, tylko działanie fruktozy na sam metabolizm, ale również pośrednio na ten ośrodek sytości będzie powodowało, że w tej chwili fruktoza jest jednym z głównych czynników występowania otyłości u naszych pacjentów, u osób otyłych. To znowu jest kwestia tych lat właśnie 50., bo jak wiemy, w Stanach Zjednoczonych plaga otyłości zaczęła się w latach 50., właśnie wtedy, kiedy wprowadzono do przemysłu spożywczego syrop glukozowo-fruktozowy. Tu znowu był problem z przemysłem, ponieważ przemysł chciał wymóc na taką sytuację, żeby na etykietach nie było napisane, że to jest syrop glukozowo-fruktozowy czy fruktozowo-glukozowy, tylko było napisane, że to jest syrop kukurydziany. Zupełnie inaczej brzmi. Tak, to było tak, natomiast Food and Drug Administration nie zgodziła się przed laty, żeby to zostało zamienione, że musi być napisane, że to jest właśnie ten syrop, który zawiera w sobie fruktozę. No to, co pani przed chwilą powiedziała, pani doktor, to trochę tłumaczy, dlaczego ciągle jest tak głodna jak z jabłko. W jabłku jest trochę fruktozy, bo to cukier występujący w owocach. Oczywiście żartuję tutaj. Ja widziałam badania, z których wynika, że cukier jest jak narkotyk, bo pobudza układ limbiczny mózgu, wpływając na emocje. Czy w takim razie sprzedaż cukru powinna być jakoś regulowana? Powiem uczciwie, że tak. Według mnie, tak się żartuję czasami, że cukier powinny wrócić kartki na cukier, żebyśmy rzeczywiście tego cukru spożywali mniej. Przede wszystkim mówię tego cukru w postaci tego syropu glukozowo-fruktozowego.
fruktozowego, no w tej chwili już zaczyna się o tym mówić, żeby właśnie zmniejszyć dodawanie syropu glukozowo-fruktozowego. No, to co pani redaktor wcześniej mówiła, mamy czytać etykiety. No, my zauważamy, że czasami te same słodycze produkowane dla Polski, a produkowane dla innych krajów Europy, mają zupełnie inny skład, mimo podobnych etykiet. Gdzie tam jest słodzone są one cukrem zwykłym, czy sacharozą, natomiast nasze są słodzone syropem glukozowo-fruktozowym, który, jak mówiłam, jest znacznie tańszy. Myśmy kiedyś z koleżanką przeglądały etykiety różnych produktów w sklepie, to tak wyszło nam, że około 80% produktów jest słodzonych syropem glukozowo-fruktozowym w Polsce. Lody, jogurty, płatki kukurydziane, batony. Czyli nawet te rzeczy, które się nam tak nie kojarzą z słodyczami, no bo prawda, kwestia jogurtów, dodawania czasami nawet do innych produktów, ten syrop glukozowo-fruktozowy gdzieś tam już może nie jakiejś dużej ilości, jako smakowy produkt jest dołożony, nawet produkt nie musi być jakoś bardzo słodki, ale gdzieś ten syrop glukozowo-fruktozowy jest. I to, co pani redaktor mówiła, im jest on bliżej napisany, tym tego syropu glukozowo-fruktozowego w tym produkcie będzie więcej. No ja akurat czy mogę wyjść w stanie? Ja tylko chciałam powiedzieć o jednej swojej historii, a propos, bo mi potem ucieknie. Miałam taką sytuację, że chciałam w zeszłą zimę kupić sobie syrop z malin, bo czułam się podziębiona i pomyślałam sobie, że to będzie fajna rzecz kupić sobie syrop z malin. Proszę mi wierzyć, że obeszłam 3 różne supermarkety i widziałam po 15 różnych rodzajów syropu z malin. Natomiast nie znalazłam ani jednego, który byłby schudzony cukrem. W związku z tym doszłam do wniosku, że chyba już sobie takiego syropu nie kupię. Zostaje herbatka malinowa posłodzona w takim razie cukrem. Ale naprawdę, było naprawdę niesamowite. A co, jeżeli chodzi o podatek cukrowy? Tego typu rozwiązania, zdaje się, są obecne na Węgrzech i tam się sprawdzają, że po prostu produkty, które zawierają cukier albo właśnie syrop glukozowo-fruktozowy, są jeszcze w dodatku droższe i ludzie ponoć tego mniej kupują. Ja myślę, że to nas najbardziej przemawia, to są pieniądze, więc automatycznie, jeżeli zostanie wprowadzony taki podatek, który zostanie, spowoduje, że te złe słodycze, nazwijmy to tak, staną się droższe od tych trochę lepszych słodyczy, no to automatycznie kupimy te słodycze tańsze, dobre. No dobre jak dobre, ale lepsze, niż kupimy te słodycze droższe, ale gorsze. No bez takiego podatku dodatkowego dla syrop glukozowo-fruktozowy myślę, że tak się nie stanie, no bo mówię, syrop glukozowo-fruktozowy jest znacznie tańszy niż zwykły, niezwykły słodziel. Tak mówimy tutaj o cukrze, o tym, że nie należy go jeść, ale tak naprawdę grupą, która chyba najczęściej spożywa słodkie rzeczy, to są dzieci. To jest dla mnie też dosyć przerażające, bo w kontekście tego, jak wygląda nasza rozmowa i o tym, że mówimy, że cukier powoduje tak liczne konsekwencje zdrowotne, no to te dzieci są szczególnie narażone na co ci to da, ten patriotyk? Co ci to da? Kłamią, oszukują. Albo te ofiary. Co po mnóstwie waszych ofiar, ale przychodzicie do mnie, kłamiecie, oszukujecie, krzywo przysięgacie. No to przyrównani do jaskini zbójców. Taki patriotyzm, bo by się to pokazał, że jego ojciec to był żołnierzem pięknie ubranym. Ja mówię, no i co z tego, że pięknie? A faryzeusze to byli brzydko ubrani. Jeszcze pięknie. I co ci to da? Pięknie. Że ludzie XXI wieku, jak nie ludzie, nie są nauczeni, że piękne ubranie to może być nawet obrzydliwie. Nie mogą tego pojąć. Nie mogą tego pojąć. Nie mogą pojąć. Będą gorzej ruszały, to automatycznie spowoduje większe ryzyko, że to będzie cukrzycy typu drugiego. Jak ja zaczynam pracę 20 parę lat temu, to myśmy cukrzycy typu drugiego u dzieci nie mieli. My w tej chwili mamy pacjentów z cukrzycą typu drugiego wśród naszych nastolatków. 120-470. Tylko i wyłącznie tabletkami. To jest kwestia występowania nadciśnienia tętniczego. Tym się zapomina, że cukrzyca jest chyba drugą chorobą w Polsce, bo jest czasem występowania, a to
dużo więcej, mamy pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Dominującą przyczyną nadciśnienia tętniczego jest właśnie otyłość. Bardzo często te dzieci trafiają do nas, do naszej kliniki nie z powodu cukrzycy, tylko spawiają z powodu nadciśnienia tętniczego, które jest tak zwanym pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, właśnie spowodowanym tą znaczną otyłością. No i również to, co od czego zaczęłyśmy naszą dzisiejszą rozmowę, zaburzeniami lipidowymi. To jest naprawdę dramat, co się w tej chwili dzieje. I między innymi odpowiada za to nadmierne spożycie słodyczy. Ja osobiście zabroniłabym w ogóle produkcji słodkich napojów, jakichkolwiek. Dzieci mają pić wodę mineralną. To jest jedyny produkt, który dzieci powinny pić. Pić po prostu wodę. I to jest to, co dzieci powinny pić. Ja zrobię Państwa problem z sokami owocowymi. Zawsze się nam wydaje, że soki owocowe są zdrowe. Nie do końca. Są zdrowe, ale tylko w niewielkiej ilości. Często rodzice nie pamiętają o tym, że dzieci do pierwszego roku życia w ogóle nie powinny pić soków owocowych. Małe dzieci, przedszkolne, wczesnoszkolne, maksymalnie pół szklanki soku. Czyli 120 dziennie, ja wiem, dzienne spożyciu. Nastolatki, osoby dorosłe, maksymalnie szklankę soku dziennie. To jest wszystko. Jemy owoce, które mają błonnik, które mają mnóstwo dobrych rzeczy jeszcze w sobie, ale pijemy wodę, a nie soki owocowe. W tej chwili w maju ukazało się takie wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrycznego wspólnie z wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Dentystów, gdzie mówiono na temat soków owocowych zwanej próchnicy butelkowej. No, nasze mamy chętnie biorą takie soki tutaj, żeby już nie rzucać w eter nazwy soków, ale takie mętne soki, prawda, bardzo często reklamowane. Takie zdrowe, tak, nakładają na butelkę smoczek i to dziecko sobie przez kilka godzin tak ssa ten smoczek również i w nocy. No i nasi koledzy dentyści biją na alarm o tak zwanej próchnicy butelkowej, spowodowanej tym, że takie właśnie gęste soczki te dzieci godzinami piją przez ten smoczek, to się wszystko odkłada na zębach. No i jest dramat. Tak jak pani redaktor tutaj mówi jakąś anegdotę, to ja niedawno kupując jakąś rzecz w sklepie zwróciłam właśnie uwagę, że taki niespełna trzylatek właśnie przez butelkę taki sobie sok popija i właśnie mówię do mamy, proszę panią, tak nie powinna pani dawać soków, jeżeli już, to z kubeczka tylko, a nie przez smoczek, bo inaczej będzie miał próchnicę. I no to mama mówi do mnie, ależ proszę pani, on już ma próchnicę. To jest duży problem. No właśnie, niby wiemy, a jednak się stosujemy. Pani na tym zostały nam dosłownie dwie minutki, więc bardzo krótko. Czy to prawda, że cukrzyca typu drugiego, która pojawia się coraz częściej u tych ludzi, da się ją cofnąć za pomocą między Tak, tak pani doktor, da się cofnąć. Może nie, że cofnie się w ogóle, że zapomnimy o tym, że pacjent chorował, ale pacjent może być w wieloletniej remisji, czyli tak naprawdę może czuć się zdrowy. Taka osoba po prostu musi schudnąć i musi się prawidłowo odżywiać. Osobiście mam takiego pacjenta, który przy tobie jest masą ciała 140 czy 150 kg, z klasyczną typu cukrzycą typu drugiego, który nawet wymagał insulinoterapii przez pewien czas. Ten chłopak tak się zawziął, schudł 60 kg, jest bardzo aktywny fizycznie. Teraz się widujemy raz do roku. On przychodzi tylko mi powiedzieć, że jest zdrowy, nie bierze w tej chwili żadnych leków, prowadzi bardzo aktywny tryb życia, zdrowo się odżywia. I ta cukrzyca typu drugiego u niego no jest w tej chwili, mówię, w długotrwałej remisji. To jest kwestia tego, żeby do niej nie doprowadzić. Czyli to, że musimy od samego początku mieć prozdrowotny tryb życia. Myśmy tutaj mówiły o relacjach tłuszczy i cukru. Że mówiliśmy kiedyś, że tłuszcze mamy ograniczać, mamy jeść więcej cukru. W tej chwili tutaj te proporcje znowu się zmieniają. Znowu mówimy o tych dietach o niższej zawartości cukrów w naszym żywieniu. Myślę, że to się tak naprawdę obecnie zawsze różne rzeczy zmienia. Na pewno w tej chwili weszliśmy taką erę, że tego cukru w naszej diecie musi być mniej, ale o jednej rzeczy zapamiętamy. Proporcje proporcjami, ale jest jeszcze kwestia ilości, jaką zjadamy, bo my bardzo często mówimy, ach, mamy jeść więcej cukru, mniej tłuszczu, albo odwrotnie, prawda? Natomiast zapominamy, ile w ogóle powinniśmy jeść. I to jest naszym głównym grzechem, to jest to, że jemy za dużo w stosunku do tego, co się ruszamy. Jeżeli pani rektor pozwoli, jeszcze na koniec wrócę do tej aktywności fizycznej. Dzieci mają się ruszać, nie mają się przed komputerami, nie mają się przed telewizorem. Mają być po prostu zachęcane do aktywności fizycznej jak najwięcej. To nie jest tylko kwestia 4 godzin w szkole, ale to również zachęcanie do aktywności fizycznej przez rodziców. Takie kurwa wchodzą w Eurobanku jakieś... No daj spokój, no. ...rozmawiam przez komórkę z kolegami. To jest olbrzymia... Nieprawdziwe dane, no. ...żeby te dzieci zachęcać... Ja wyjdę z tego Eurobanku, bo to jest dziadostwo, no naprawdę, no. Dobrze zabezpieczone u nich jest. Wszystko kłamie, kurwa, wiesz. No ale od tego są rodzice, żeby te dzieci zdrowo żyć. Kochamy nasze dzieci. To kochaliśmy mój za pult. Przychodźmy z nimi. Przychodźmy z nimi. Też kłamie, no. Mój pulpit, no.
tygodnia mówiliśmy o cukrze związanych z problemami zdrowotnymi. Ja przypomnę, że naszym gościem był pan dr Filip Nowak, środkowska z kliniki pediatrii, onkologii, hematologii i diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Anna Piotrowska, do usłyszenia za tydzień. Nie można nawet do swojego tego dotrzeć. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Zbliża się 23. Czas na informacje dnia. A w informacjach powiemy o rozmowie polskiej premier z francuskim prezydentem. No widzisz, o wersja demonstracyjna. Nie chcę tego. Strażaków ochotników z Funduszu Sprawiedliwości. Demonstracyjne. Nie mogę nic zrobić, bo chodzi ci coś na chama, coś na siłę, albo po żydowsku, wiesz, od dupy strony, albo wiesz, ci przyjdzie SMS, nie możesz odpowiedzieć, bo to jest wszystko takie jednostronne. Obrzydliwe. Trzeba wysłać to i już. Warszawą a Paryżem wciąż jest wiele różnic, ale chwalili rozpoczęty właśnie dialog. Polsko-francuskie stosunki pogorszyły się po niepochlebnych wobec rządu w Warszawie wypowiedziach Emmanuela Macrona i po zerwaniu przez Polskę kontraktu na francuskie śmigłowce Caracale. Po rozmowach w Paryżu premier Beata Szydło podkreśliła, że udało się wyjaśnić część wzajemnych wątpliwości. Oczywiście są jeszcze kwestie, które nas różnią. Jest to rzeczą naturalną, ale dla mnie najważniejsze jest to, że oboje przedstawiliśmy dzisiaj argumenty, wizje, propozycje, które mogą łączyć Polskę i Francję. Francuski prezydent Emmanuel Macron podkreślał z kolei, że w całej sprawie ważne jest, że udało się bezpośrednio porozmawiać. Moja metoda pracy zawsze jest taka sama. Chodzi o to, by swoje zdanie wyrażać bezpośrednio w rozmowie i działać z szacunkiem. Nie oznacza to, że wszelkiego porozumienia zostają rozwiane i nie ma już żadnej rozbieżności, ale udaje się iść naprzód. Politycy zdecydowali, że w ważnych dla obu krajów kwestiach powstaną zespoły robocze złożone z ministrów poszczególnych dziedzin. Z Paryża Wojciech Cygielski, Polskie Radio. W czasie spotkania premier Beata Szydło zaprosiła prezydenta Francji do złożenia wizyty w Polsce w czasie przyszłorocznych obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Emmanuel Macron powiedział, że za rok przyleci do Polski. 10 milionów złotych na zakup sprzętu ratunkowego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z Małopolski trafiło z Funduszu Sprawiedliwości. To pilotażowy projekt przekazywania pieniędzy pochodzących z zapłaty odszkodowań przez sprawców przestępstw i wypadków. Strażacy ochotnicy otrzymają m.in. kilkanaście nowych pojazdów, 200 defibrylatorów i 630 medycznych zestawów ratowniczych. Umowy z samorządowcami w tej sprawie podpisał dziś minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Duchni, duchowie Ochotniczej Straży Pożarnej to są ci ludzie, którzy zasługują na to, aby uzbroić ich w najlepszy sprzęt, jaki jest w tej chwili w zasięgu ręki, który pomoże bardziej skuteczny, bardziej profesjonalny nieść pomoc, realną pomoc, namacalną pomoc wtedy, kiedy zagrożone jest ludzkie życie. Pierwszy etap takiej pomocy z Funduszu Sprawiedliwości. W przyszłym roku sprzęt ratowniczy powinny dostać wszystkie ochotnicze straże pożarne w Polsce. Polska Opera Królewska uświetniła 84. urodziny Krzysztofa Pendereckiego. W warszawskiej archikatedrze świętego Jana Chrzciciela można było usłyszeć jego kompozycję Credo. Dyrektor opery Ryszard Peryt wręczył Pendereckiemu pierścień laur Polskiej Opery Królewskiej. Tak, przybyliśmy w nadwiśnią w znaczeniu takim duchowym. Oczywiście jak najbardziej, pamiętajmy o tym, że państwo dopiero co powstało, miało do czynienia z konfrontacją z gigantycznym przeciwnikiem. Ogromne mody wówczas miały miejsce i na Jasnej Górze, i w Warszawie, i w poszczególnych diecezjach. To był taki wielki modlitewny zryw, a efekt był później oczywiście militarny. Na uroczystości pojawili się przedstawiciele świata sztuki i polityki, a wśród nich wicepremier, minister kultury Piotr Gliński i doradca prezydenta Tadeusz Deszkiewicz.
A teraz już Stany Zjednoczone, suto, zestawione stoły, parady i wspólne oglądanie meczów futbolowych. Amerykanie obchodzą dziś jedno ze swoich najważniejszych świąt, święto dziękczynienia. Większość spędza je z rodziną i przyjaciółmi. Przed rozpoczęciem posiłku będą dziękować Bogu albo opatrzności za to, co dobrego im się przydarzyło. Nasz korespondent Marek Wałkuski zapytał Amerykanów, za co są wdzięczni w tym roku. Mamy wiele powodów do wdzięczności, choć nie wszyscy idzie tak, jak bym chciała w polityce i życiu społecznym. Przede wszystkim mam wokół siebie wspaniałych ludzi w tych ciężkich czasach. Jestem wdzięczna za Was w mojej pracy i za siostrzeńca, który właśnie się urodził zdrowy. Wasze prawie 4 gwiazdami. Wszyscy, w którym jestem i ludzie, którzy mnie otaczają, są najlepsi na świecie. Jestem szczęśliwy i wdzięczny z tego powodu. Moja rodzina mieszka w Puerto Rico, gdzie niedawno przeszedł huragan. Cieszę się, że nic im się nie stało. Jestem też wdzięczna za dobrą pracę, za to, że mam pieniądze, by podróżować po świecie, no i za to, że mogłem sobie kupić nowy motocykl Harley Davidson. Święto dziękczynienia przypada w czwartek listopada. Obchodzone jest na cześć pierwszych zbiorów przeprowadzonych w XVII wieku przez osadników. Święto łączy Amerykanów niezależnie od pochodzenia i religii. A teraz już prognoza pogody. W nocy w Małopolsce pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. A jutro na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce będzie padał deszcz. Na pozostałym obszarze pogodnie. Termometry pokażą od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 14 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 23.06. Wieczór w Polskim Radiu 24. Ponad pół godzin trwała sejmowa debata w sprawie prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Na ich temat w Polskim Radiu 24 mówił mecenas Paweł Jabłoński z Ordo Iuris. Rozmawiał Błażej Prosiński. Panie mecenasie, zacznijmy od ustawy o KRS. Jeśli o nią chodzi, to zgodnie z prezydenckim projektem członków Rady spośród grona sędziów będzie wybierał Sejm większością 3/5 głosów na wspólną 4-letnią kadencję. Gdyby się nie udało wybrać sędziów kwalifikowaną większością, to prezydent proponuje, aby parlamentarzyści głosowali imiennie. Każdy poseł miałby jeden głos, tak zakłada prezydencka wersja. Natomiast jest też wersja, której jeszcze de facto nie znamy, wersja kompromisowa pomiędzy Kancelarią Prezydenta a Prawem i Sprawiedliwością. Ta zakłada, że gdyby się nie udało wybrać sędziów w pierwszej turze, wówczas mielibyśmy do czynienia z wyborem poprzez większość bezwzględną. To według pana rozwiązanie zostanie ostatecznie przyjęte? Znam kilkoro takich ludzi. Dobre pytanie, dlatego że jesteśmy na etapie, w którym tak naprawdę ta poprawka, o której mówiłam w drugiej kolejności, jeszcze się chyba nie zmaterializowała, przynajmniej my nie mamy do niej dostępu, bo o tym się mówi, że taka zostanie zgłoszona, ale jak dokładnie to będzie brzmiało, to jeszcze tego nie wiemy. Pewnie będzie tak, że większość sejmowa coś się w sobie pozmienia. Co dokładnie? Nie do końca wiadomo, ale powiem szczerze, że to w zasadzie nie ma większego znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że ktokolwiek tych sędziów będzie wybierał, to cały czas to będą sędziowie. W momencie wyboru do Krajowej Rady Sądownictwa ci sędziowie nie będą mogli zostać odwołani za wyjątkiem popełnienia ciężkich przestępstw. Dlatego jest w sytuacji, że ktoś na przykład w ogóle straciłby stanowisko sędziego, został odwołany z rządu sędziego, ale tutaj nie będzie takiej sytuacji, że nagle większość sejmowa się zmieni albo będzie, nie wiem, wola polityczna, to za moment sędziowie zostaną odwołani. Krajowa Rada Sądownictwa raz utworzona w tym czy innym kraju będzie sobie funkcjonowała i jej skład w zdecydowanej większości nadal zgodnie z konstytucją będą chodzić sędziowie. To czy będzie głosowanie jedyne, czy będzie głosowanie w proporcji 9-6 jeszcze innych, to i tak to są sędziowie, którzy już podejmują decyzję nie zależą większości parlamentarnej. A skoro tak, to być może nie warto w ogóle zmieniać obecnego systemu i to sędziowie powinni spośród siebie wybierać członków KRS. Szczerze mówiąc, nie uważam, żeby ten temat KRS-u był rzeczywiście tak istotny, jak
rządząca koalicja i opozycja starają się przedstawić, bo to jest znowu kwestia, i to właśnie jest która wielki spór, czy istotne są kadry, czy to jest system. To, że powołujemy sędziów w pewnej procedurze, którzy przechodzą szkolenie na aplikacji sądowej, ewentualnie poza innych zawodów prawniczych, ale dominuje ten model korporacyjny wewnętrzny, gdzie jest taka aplikacja i potem zaprzysiężenie. Na podstawie właśnie procedury nominacji rekomendacji kandydatów przez Krajową Radę Sądownictwa. To, że zmienimy skład, zmienimy sposób jej wyboru, to nie zmieni się, nie wpłynie w żaden sposób na to, kto zostaje sędziami. Będzie tak, że ci sędziowie nagle, bo teraz sędziowie mieli takie poglądy, teraz będą mieli inne. Przecież w zasadzie i tak, gdyby sędziowie będący obecnie w Krajowej Radzie Sądownictwa chcieli uzyskać poparcie większości parlamentarnej, po to, że ich ponownie wybrano. Nic nie stoi temu na przeszkodzie, mogą zupełnie wybrać. Tak samo z kolei nowi sędziowie, tak nic nie stało, żeby wcześniej nie stoi wybrać. Czyli jak rozumiem, nie podziela pan obaw krytyków tych regulacji, którzy mówią o tym, że i ustawa o KRS, i ustawa o Sądzie Najwyższym zmienia system, czyli ustrój państwa. No właśnie, zmienne są tylko procedury. No właśnie, właśnie problem jest, problem polega na tym, że to nie zmienia niczego tak naprawdę realnie, dlatego że to, co mówił wczoraj, to jest bardzo ciekawe. Wczoraj słuchałem tej debaty trochę z urywkami, akurat jadąc samochodem radia. Poseł Piotrowicz powiedział bardzo ciekawą rzecz. On, jako jeden z głównych autorów tej reformy, twierdził, że ta ustawa sama w sobie nie wpłynie na przewlekłość spraw sądowych i z tym się całkowicie trzeba zgodzić. To w żaden sposób nie wpłynie na przewlekłość postępowań sądowych. Poseł Piotrowicz powiedział, że w kolejnych projektach będzie się tym rządzącym jak się zajmować. To mamy dwa lata tego rządu, tego sejmu w tym składzie. Dlaczego co stało na przeszkodzie, żeby przez te dwa lata choćby projekt jest zgłoszony? Mówi się minister Piebiak z Ministerstwa Sprawiedliwości, mówił, że jest coś opracowywane. Gdzie są tego efekty? To, że zmieni się skład KRS-u, nie zmieni mojej sytuacji procesowej jako adwokata, który musi czekać pół roku na kolejny termin. To trzeba zmienić procedurę cywilną, procedurę karną. Natomiast to mówi opozycja, to zmieni ustrój. No też nie, nie zapominajmy, że Krajowa Rada Sądownictwa to nie jest sąd sam w sobie. Sądy muszą być niezależne, niezawisłe, muszą być sędziowie. Ale Krajowa Rada Sądownictwa ma inne zadanie niż sądy. Ona właśnie sprawuje nadzór nad rzeczywistym, rzetelnym wykonywaniem funkcji przez sądy. To, że do tej pory mieliśmy wybór przez sędziów, tak sobie ustawodawca postanowił, ale konstytucja przewiduje, że to ustawą się decyduje, kto kogo wybiera. Myślę, że ten system, ja szczerze mówiąc, wolałbym tak naprawdę, żebyśmy mieli coś na kształt bezpośrednich wyborów. Teraz też w tej ustawie jest pomysł, żeby grupy obywateli mogły się zgłaszać. To jest krok w bardzo dobrą stronę. Natomiast ja szczerze mówiąc uważam, że nic nie stałoby na przeszkodzie wprowadzeniu do tego organu wyborów bezpośrednich. Dlaczego nie? To porzućmy teraz kwestię KRS-u i porozmawiajmy o sprawie Sądu Najwyższego. Powiedział pan przed chwilą, że sądy powinny być niezależne, a sędziowie niezawiśli. Czy ta ustawa, która jest obecnie procedowana w Sejmie, w jakikolwiek sposób zmienia ten rzeczy? Czy wejście w życie tej ustawy sprawi, że sądy przestaną być niezależne, a sędziowie niezawiśli? Nie widzę takiego zagrożenia w ogóle. Natomiast też nie uważam, żeby ta ustawa była niezbędna. Nie wydaje mi się, żeby Sąd Najwyższy wymagał pilnej reformy. Szczególnie akurat Sąd Najwyższy z uwagi też na całą strukturę systemu, który tak, a nie inaczej jest zbudowany, że obywatel praktycznie od Sądu Najwyższego nie ma dostępu w sprawach karnych, gdzie mamy skazanie na bezwzględną karę pozbawienia wolności, wtedy zawsze można się odwołać do Sądu Najwyższego. W sprawach cywilnych, w większości spraw cywilnych, to musi mieć minimalną wartość 50 tysięcy złotych. Zasadniczo większość tych spraw nie ma takiej wartości, więc wtedy w ogóle nie ma możliwości dojść do Sądu Najwyższego. Spraw jest w związku z tym stosunkowo mało i Sąd Najwyższy stosunkowo dobrze sobie z tym radzi. Te zmiany, które projekt prezydencki przewiduje, czyli między innymi wprowadzenie Izby Dyscyplinarnej, po pierwsze, a po drugie tej instytucji skargi nadzwyczajnej. Ja to akurat znam dobrze, nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, że to przedłuży postępowania, bo już w tej chwili mamy we wszystkich procedurach coś takiego jak wznowienie postępowania. Można wznowić postępowanie nawet obecnie po 10 latach w postępowaniu cywilnym, nawet dłużej, jeśli są spełnione szczególne okoliczności. Więc tutaj to uzupełnia rzeczywiście pewną lukę, to co wczoraj pani minister Sylwka Paszek mówiła też w debacie sejmowej. To uzupełnia pewną lukę, która do tej pory pozbawiała obywateli
prawa do powoływania się na pewne naruszenia, zwłaszcza też, że to nie sami obywatele będą mogli występować, a w określonych rąk podmiotów. Natomiast znowu, dyskutujemy o rzeczach, bardzo jest ognista, tak, dyskusja, oskarżanie się o najgorsze zamiary. Z jednej strony opozycja twierdzi, że to jest zamach na demokrację, koalicja rządząca, że to jest próba utrzymania jakiejś tam postkomunistycznej jeszcze kasty sędziowskiej. Tak, no, to są jakieś polityczne przepychanki, ale też takie hiperbole, które w zasadzie maskują to, że debata jest poświęcona tematowi, który nie będzie miał realnego wpływu na funkcjonowanie systemu sądownictwa. Jak rozumiem, my de facto rozmawiamy o personaliach, a nie o reformie systemu. Rozmawiamy o personaliach, rozmawiamy o tym, że oczywiście zmieni się też wiek przechodzenia w stan spoczynku, co oznacza, że skład Sądu Najwyższego trochę ulegnie odmłodzeniu. To też nie jest pewnie najgorszym pomysłem, ale to znowu jest trochę cięcie wszystkich porówno, tak, wiekowo, a są sędziowie, którzy pomimo bardzo zaawansowanego wieku są nadal fenomenalnymi sędziami, nadal bardzo dobrze orzekają i wielka szkoda byłaby tracić możliwość korzystania z tej ich mądrości, choć są też i tacy, którzy rzeczywiście tym systemem postkomunistycznym są od początku, tak, i rzeczywiście należałoby się zastanowić, dlaczego wciąż jeszcze są, dlaczego sobie z tym nie poradziliśmy. Nie ma złotego środka, ale znowu, to nie jest kluczowe. Kluczowe zmiany muszą być wprowadzone w sądach powszechnych niższego szczebla. Dopiero wtedy obywatele czują się... Nie do parcia. Zapraszamy tam panowie profesorowie. Kluczowe zmiany, które obecny profesor Mieczysław Ryba, profesor potrzebnych postawy oraz autor książki o tym temacie. Panel dyskusyjny o godzinie 17 w Centrum Studiów Języka Polskiego Uniwersytetu Lubelskiego. To też jest taka podpowiedź, że mówię teraz zawsze podręczniki tworzą pewien niedosyt, tworzą pewien brak, niedopowiedzenie w odczytaniu tych wypowiedzi. Pana Sejma, to nasze przekonania, ja mogę jeszcze, bo pani parę jakichś problemów zgłosiła dyskusyjnie. No oczywiście, że Polski Świąt przed wojną zajmował szkolnictwem i ministerstwem zawodowym, że są miejsce testowe i ogromne tam osiągnięcia. Natomiast te kwestie, takie pałac kultury, łuk triumfalny. Znaczy, żeby intencje dobrze zdiagnozować. Znaczy, chodzi, czy w ogóle państwo polskie przed wojną było stosunkowo biedne po tych wszystkich zawieruchach wojennych, po zaborach. A zdecydowano się pewne takie symbole władztwa zaborczego likwidować. Na przykład w Warszawie ten sobór wielki na Placu Saskim czy w Lublinie na Placu Litewskim likwidowano. Rozebrano to ze względu na to, że to był symbol dominacji. Oczywiście Pałac Kultury jest takim symbolem, nie ma co ukrywać Pałac Kultury Józefa Stalina. To się są dwa jak gdyby stanowiska. Jedni mówią, że może, bo teraz dochodzimy do tej pełnej takiej suwerenności, kiedy się odcinamy od tego komunizmu, łączymy się z okresem międzywojennym i o tym do tego nawiążę, w związku z czym mówi się, żeby to rozebrać. Inni mówią, żeby ewentualnie zostawić i jakoś to, że tak powiem w cudzysłowie, usakralizować. Ktoś wpadł na pomysł, żeby na tym postawić jakiś postulat Matki Bożej, albo tak jak się to czasem robiło z pogańskimi rzeczami za czasów chrześcijańskich. To też, no, ciekawe też pomysły w tym względzie. Już nie chcę mówić, co może mogło być, ale niekoniecznie musiałoby się rozebrać. Można wymyśleć taką formę, jak gdyby, że zostaje się to pamiątki po nieszczęściach rzeczywiście, ale się to zmienia, jak gdyby symbolicznie i nadaje mu się nowe. Natomiast ten łuk triumfalny to jest wskazanie właśnie na okres międzywojenny, bo Bitwa Warszawska była tą bitwą, która realnie tę niepodległość uratowała. To byśmy absolutnie nie przetrwali, gdyby ona była przegrana. I my przez ostatnie 200, może 300 lat jednak mamy mnóstwo tych takich rocznic tragicznych. I to nie należy tego wyrzucać z naszej pamięci. Ten rocznic trzeba tę pamiętać ku przestrodze i dla mądrości przyszłych pokoleń. Ale to jest wielki świat. I to jest zamiar taki, żeby coś właśnie to wielkie zwycięstwo, które dało nam wolność, na przykład 20 lat, bo znowu się zmówili za Polskę, ale żeby to co zostało, prawda? Że każdy z tych, którzy zanadzą, że... Dziady, tak. ...na czele w
Obrzydliwe. Był to, czy też jest, albo będzie to. Obrzydliwe, panie to zobaczy. Dla rozwoju, dla dyskusji. Jakie na piękne, jakie ciekawe, jakie interesujące. Ojej, och i a. Barbara Sutykowska, NSZ Solidarność, Robert Lisicki, Konfederacja Lewiatan. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Killer opiera się na takich 20 podstawowych zasadach z trzech kategorii. Równe szanse, dostęp do zatrudnienia, uczciwe warunki pracy, trzecia ochrona socjalna i integracja społeczna. Ja to wszystko staram się skracać, żeby pokazać tylko o co chodzi. Zatem zacznijmy od pierwszej kategorii. Jak rozumieć te równe szanse i dostęp do zatrudnienia? Tak w praktyce Pani Barbara Sutykowska. Przede wszystkim wydaje mi się, że na początku słuchaczom trzeba wskazać, że filar nie stanowi jakiegoś katalogu praw, tylko jest pewną taką mapą drogową. Jest pewnym kierunkiem. Bądź dziadowo, kurwa, nie śpiewaj dziadostwa. No to jeszcze podpuszcza, to jeszcze puszczają. Takie to prymitywne jest. Tylko na pieniądze, tylko za pieniądze. Bez zasad, bez honoru, bez ambicji honoru. Bo tak się jest. I na poziomie Unii Europejskiej, i na poziomie krajowym. Nie lubię tego. I tak, i tak. Jednym z cenniejszych elementów filaru jest fakt, że dialog społeczny jest podkreślony we wszystkich 20 punktach jako mechanizm, przy pomocy którego te 20 obszarów może być rozwijanych, może być doprowadzone do takiego stanu, w którym ten wymiar społecznej integracji będzie widoczny. Gdyż filar jest przede wszystkim wskazaniem przez Komisję Europejską, że nie mamy do czynienia wyłącznie... Tak jak u Jezusa. Jezus był patriotą. Żadne państwo nie wierzył, ani w Polskę. To wierzył w Królestwo Boże, o którym głosił. To długo trzeba się uczyć? I chcieli być mądrymi, stali się głupi. Głupimi ci faryzeusze i ten profesor, który jest debilem, który pewnych rzeczy najprostszych nie może zrozumieć, a wiesz, a z motyką na słońce leci. No najprostszych rzeczy nie może pojąć. No tego nie może pojąć, co głosił Jezus Chrystus, co było oczywiste, a z motyką na słońce się, wiesz, porywa i leci nie wiadomo gdzie. To trzeba się puknąć w łeb. Jezus nie był Polakiem, nie był w ogóle żadnej narodowości człowiekiem. I to jest oczywiste. No ale wiesz, debilowi, który w systemie jakimś tam zmienionym żyje, to wytłumacz. Że mamy do czynienia z zmianą technologiczną, że coraz więcej miejsc pracy wymaga umiejętności cyfrowych, kompetencji cyfrowych i ta kwestia równego, efektywnego dostępu do kształcenia ustawicznego, siły roboczej jest kwestią coraz bardziej istotną. No dobrze, tutaj pewnie pracodawcy mieliby sporo do powiedzenia, jeśli chodzi o kształcenie, bo należałoby zrozumieć, że skoro dążymy do tego, żeby były równe warunki, to te warunki muszą dzisiaj nie być jeszcze doskonale równe. Obudzili się z grobu ci sukcesyjni z Poznania i posłuchali tego radia. No to powiedzieli, jesteśmy u siebie, to tak żyliśmy, śpiewaliśmy godzinki, odmawialiśmy różaniec, nieprawda, cały ten rytm życia anioł pański, wszystko było w tym klimacie, no koronki może do miłosierdzia jeszcze nie odmawiali, no ale coś się musiało zmienić, myślę, że nie byłby to wielki szok, byłoby to coś zupełnie naturalnego w ich życiu. W tym względzie, proszę, to oczywiście przestrzeń jest na nowoczesne środki, a to jest zupełnie klasyczne. Trochę pan to tak powiedział, to dziadowie, obudziwszy się, znaleźli się w tej przestrzeni oddziaływania tego, nazwijmy to, lewicowo-liberalnego świata medialnego, to pewnie od razu był Marek, bo by powiedzieli,
no, że jesteśmy zupełnie w czymś, co no, jest nie tylko antychrześcijańskie, ale w wielu wypadkach antyludzkie, podważane najbardziej fundamentalne kwestie medyczne, takie jak małżeństwo, kobiety i mężczyzny, no, rzeczy, które by ich po prostu przeraziły. I to jest jakby pokazanie tej roli, gigantycznej roli, że ludzie mogli żyć normalnie, klasyczną kulturą. I to jest rzeczywistość być może, która nas uchroniła przed taką laicyzacją na masową skalę, a możliwe zdecydowana większość społeczeństw zachodnich po prostu uległa takiemu procesowi. Jeśli to można oczywiście koloryzować, można mówić, że to inna forma wyrażania pobożności, no ale ktoś nie chodzi notorycznie na mszę, nie przyjmuje sakramentu i uznamy, że to jest inna forma pobożności, to wydaje mi się, że to jest samo zapłamywanie się. Więc absolutnie tak. Natomiast kosmopolityzm jest biedą człowieka. No. Człowiek wtedy co najwyżej no, w relacje, jakie wchodzi, to takie czysto koleżeńskie i rodzinne. I tyle. I nie ma całego dorobku, który mu jest zapodany za pomocą ojczyzny, wspólnoty narodowej, tej tradycji. To jest gigantyczne. Zachowywała się w tym obszarze bardzo bierna. Naprawdę wiele lat minęło od czasu. Wiara jest nam przekazywana przez pewien podkulturowy. To nie jest tak, że przekazywana jest w jakimś języku, w jakimś obyczaju i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że tutaj się to da oderwać nagle i nie jesteśmy aniołami. Żyjemy po prostu w relacjach międzyludzkich. Kosmopolityzm jest ogromną biedą ludzką, że stało się to modne, ale to jest egoizm. No to tak jak prawda stało się modne singielstwo, stało się modne, rozwody się stały modne i różne inne tego typu rzeczy i konsumpcjonizm na niewyobrażalną skalę, bo to egoizm jest. To jest taka forma egoizmu nieszczęścia ludzkiego. W tym względzie promowanie tego, co zjemy, tym polskim tradycyjnym patriotyzmem, no jest czymś, co ratowało naszych dziadów i to pozwalało im godnie żyć. Generalnie zaciera nam się definicja pracownika i pewne świadczenia i osłony socjalne, które dotychczas są związane z faktem, że daną osobę klasyfikowaliśmy jako pracownika, przestają być tak jednoznaczne. Coraz więcej osób, że tak to ujmę, wypada nam z systemu. Mamy zmianę technologiczną, zatrudnianie poprzez platformy internetowe, coraz większa digitalizacja, uberyzacja miejsc pracy. I właśnie jedną z tych myśli przyświecających Hillarowi jest fakt, że ochrona socjalna musi dotyczyć niezależnie od tej formy zatrudnienia, od tej formy sposobu aktywności na rynku pracy. I to się będzie oczywiście przekładało na różne, już bardzo konkretne elementy, o których możemy mówić w odniesieniu do porządków prawnych poszczególnych państw członkowskich. No i to jest taka druga kategoria. I ona mówi na przykład o bezpieczne i elastyczne zatrudnienie i sprawiedliwe wynagrodzenie. To jest dla mnie intrygujące, szczególnie w kontekście, ja bym powiedziała, kompletnej rozbieżności pomiędzy dążeniami związków zawodowych i pracodawców w tym zakresie, bo nie ma się to już powiedzieć, że są bardzo dobre praktyki, które należy promować. Ja się z tym zgadzam. Ale jednak generalnie jest tak, że pracownik pewnie chciałby mieć pewne zatrudnienie, umowę o pracę na najlepiej na czas nieokreślony, a pracodawca jednak chciałby móc swobodnie regulować jego zatrudnienie w takim sensie, że jeżeli na przykład nie wiem, ma mniej zamówień, to może mógłby ograniczyć jego zatrudnienie chociażby w jakąś formę, tak, nie wiem, zrobić to zatrudnienie na część etatu, czy już nie mówię, że całkowicie organizacja. No i czy z tego punktu widzenia Państwa tutaj pogląd na ten filar i jego dążenia są zgodne ze sobą? Sprawach, które pan Robert Wyszyński, ja mówię, że chciałbym pan to powiedzieć. Jeżeli chodzi o lokalnego życia sąsiedzkiego, postaw dla mnie chociażby tej części dla nas profesjonalnych, to jest założenie, że rzeczywiście będziemy rozszerzali to pojęcie pracownika, przynajmniej podstawowe warunki zatrudnienia, aby wyrazić patriotyzm, przywiązanie do życia narodowego, do spraw narodowych, do tego miejscowego dziedzictwa, którego w szczególny sposób akcentujemy teraz. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 2018 bowiem rozpoczęliśmy rok przygotowań do tej wielkiej setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Życie narodowe to patriotyzm narodowym to z całą pewnością mobilizacja do tego, aby tą smutę praktykować nie tylko w święta, ale w dniu codziennym, ale praktykować ją poprzez zwracanie uwagi na to, czy duch patriotyczny panuje w szkołach, które kształcą się naszych dzieci, czy postawa patriotyzmu motywuje nas do tego, aby codzienne obowiązki zawodowe wypełniać
trochę też mnie obciążony, jeżeli chodzi o doświadczenia, jeżeli chodzi o składowanie i tak dalej, mówiąc na przykład o naszym kraju, to być może tą metodą byśmy byli w stanie poszerzyć grono osób, które podpisały umowę o pracę. Słowa. Druga sprawa, mówi się o Polakach, że my jesteśmy bardzo talentowani do niepodległości, do poświęcania się w chwilach trudnych, w chwilach zagrożenia, wojny, a nie umiemy być patriotami w czasie pokoju. Może trochę jest tutaj racji i w tym względzie należy tę wadę eliminować, bo tak jak mówimy, jeśli nawet niepodległość jest, to jaka ona będzie, jaki będzie jej kształt, jaka będzie treść naszego życia wspólnotowego i zależności od naszej pracy, a nie tylko od tego, czyśmy tej niepodległości wywalczyli, bo to jest tak jakby człowiek na przykład był w więzieniu, walczył o to, żeby z tego więzienia wyjść i powiedział, Z punktu widzenia związkowego najważniejsze jest to, że Komisja Europejska zaczęła się zachowywać w sposób aktywny. My to postrzegamy bardzo pozytywnie. Oczywiście pewne nadzieje to jeszcze nawet jasno, bo nasz czas się kończy. Tylko zadałam jedno, na czym ma polegać polska specyfika, o której mówi rząd w stosunku do tego filaru? O tym mówi rząd, że potrzebujemy zachować jakąś polską specyfikę. Ja wiem, że polska specyfika na chwilę obecną polega na tym, że Polska w bardzo niewielkim stopniu jest związana umowami międzynarodowymi. Nie ratyfikowaliśmy zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Mamy daleko idące zapóźnienia, jeżeli chodzi o ratyfikację Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Niestety to bym nazwała polską specyfiką, stąd też nadzieje związane z tym, że implementacja filaru będzie w ogóle pewną ciężką. Nas przybliżający do stulecia niepodległości i odzyskania, aby ten nasz patriotyzm był coraz dojrzalszy, mądrzejszy, głębszy, abyśmy coraz zakorzenieni około 60% Polaków, takie robiliśmy ostatnie badania, jest przeciwny wejściu do strefy euro, więc tutaj nie wiem jak to będzie. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej rozmowie. Barbara Sołdykowska, NSZZ Solidarność, Robert Lisicki, Konfederacja Media, tam byli moimi gośćmi. Dziękuję za rozmowę. Kolejna audycja Kapitał i Praca. Następny czwartek. Anna Grabowska, do usłyszenia. Polskie Radio 24 minęła 23.30. Pan radny informacje dnia. Przepraszam bardzo, radny świetnika. Zapraszam. Mateusz Morawiecki apeluje do Chin o korzystanie z polskich punktów handlu z Europą Środkową i Wschodnią. Wicepremier minister finansów i rozwoju otwierał dzisiaj konferencję poświęconą pokonywaniu barier proceduralnych we współpracy z Chinami. Mateusz Morawiecki powiedział, że nie da się od razu zlikwidować nadwyżki Chin w handlu z Polską, ale można zmienić drogi, którymi towary trafiają na nasz rynek. Przestańcie importować, eksportować z waszej perspektywy towary przez Hamburg i Amsterdam i wozić do Polski, rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chrzestrzeń, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na to, żeby ten handel się troszeczkę bardziej zrównoważył. Wicepremier podkreślił, że wykorzystanie polskich portów byłoby korzystne dla naszego budżetu. Dodał też, że dostaje sygnały od przedsiębiorców o trudnościach związanych z wejściem na chiński rynek. Jednocześnie zapewnił, że polsko-chińska współpraca się rozwija, między innymi w ramach Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Jego Polska jest udziałowca. Rozwój sportu poprzez węgla wyczynowego oraz poprawa atrakcyjności turystycznej Polski. O tym przekonaniu mówili dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie przedstawiciele resortu sportu i turystyki. W ramach podsumowania dwóch lat pracy rządu Polska była pierwszym osiągnięciem resortu sportu i turystyki. Między Eucharystią a praktykami pobożnymi nie może być żadnego napięcia czy jakiejś sprzeczności. Msza święta i podejmowane poza nią praktyki eucharystyczne wzajemnie się uzupełniają. Przy czym zawsze liturgia przy świętej ma pierwszeństwo. Jest ona powiązana z ustanowienia samego Chrystusa. Natomiast wszelkie praktyki eucharystyczne mają swą genezę w pobożności ludu Bożego. Warto zacytować myśl świętego Jana Pawła II, który na ten temat pisał w encyklice Ecclesia de Eucharistia. Kult, jakim otaczana jest Eucharystia poza mszą świętą, ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła. Jest on ściśle związany ze sprawowaniem ofiary eucharystycznej.
Polskie Radio. Obecność Chrystusa pod świętymi postaciami, które są zachowane po krzyż świętej, obecność, która trwa, dopóki istnieją postaci chleba i wina, wywodzi się ze sprawowania ofiary i służy komunii sakramentalnej i duchowej. Zdaniem profesora, w Polsce wiedza o zbrodni katyńskiej wobec praktyk pobożności eucharystycznej rzeczywistości oznacza, że nie można obowiązkowego uczestnictwa we mszy świętej, szczególnie w niedzielę i uroczystości, zastąpić czy zrównoważyć innymi praktykami pobożności eucharystycznej, jak chociażby adoracją Najświętszego Sakramentu. Mówimy tu oczywiście o sytuacji nadzwyczajnej, kiedy na przykład zaistniała obietnica przeszkoda, czy nienależność udziału we mszy świętej, zaś wierny pragnie ten brak zaspokoić jakąś praktyką eucharystyczną, mówiąc sytuacji zwyczajnej. Oraz wydanie jej w Stanach Zjednoczonych. O wspomnianej zasadzie nadrzędności najświętszej ofiary względem praktyk pobożności eucharystycznej wnioskują współczesne dokumenty Kościoła odnośnie do kultu eucharystyczny. Soborowa konstytucja o świętej liturgii sakrosanctum concilium z 63 roku. Encyklika Pawła VI Mysterium Fidei w sprawie nauki o najświętszej Eucharystii i kultu z 65 roku. List Jana Pawła II do Milice Cere do wszystkich biskupów Kościoła o tajemnicy i kulcie Eucharystii z 80 roku. Encyklika tegoż papieża pod tytułem Ecclesia de Eucharistia o Eucharystii w życiu Kościoła z